Teraz chciałabym z Tobą poruszyć temat serialu uwielbianego przez wszystkich. Tak. Mówię tutaj o Dziewczynach ze Lwowa. Co z kolejnymi częściami? Bo wiemy, że było już bardzo blisko do ekranizacji. Tak, było bardzo blisko i wszyscy się bardzo cieszyliśmy na to, że powstaną kolejne odcinki serialu Dziewczyny z Lwowa. Tym bardziej Matylda, żona gangstera, którą ja pokochałam od pierwszego dnia, kiedy przeczytałam scenariusz. Miejmy nadzieję, że może jeszcze wrócimy do rozmów. Pamiętam, że pierwszy sezon, który powstał, mieliśmy przerwę 2 lata do tych kolejnych 3 sezonów, które potem były realizowane, więc kto wie, może po 2 latach, po 3 latach ktoś sobie przypomni, a może nakręcimy kolejne, nie wiem, perypetie, nie wiem, Dziewczyn z Lwowa. W co wątpię, ale dlaczego nie, możemy przecież sobie trochę pomarzyć i mieć nadzieję. Ale ty byłaś nawet gotowa wyjechać na Ukrainę, aby kręcić ten serial. Były takie plany w zeszłym roku, żeby pokazać bardziej wiarygodnie tą całą sytuację, tym bardziej, że głównymi bohaterkami były 3 dziewczyny, które 4 dziewczyny, które przyjechały z Ukrainy do Polski. Myślę, że to było trochę ryzykowne, ale szkoda, że nie mieliśmy takiej szansy pokazać tej historii tych dziewczyn. Akurat w tym czasie jakby wiemy, że wojna na Ukrainie trwa już ponad rok, więc fajnie, znaczy fajnie, to nie jest najlepsze słowo fajnie, ale dobrze by było udokumentować to wszystko, co się po prostu dzieje, żeby przyszłe pokolenia miały tego świadomość, co my przeżyliśmy i jak było ciężko. To, co jest niezwykłe, to ta walka o ten serial, bo to wy, aktorki, wzięłyście sprawy w swoje ręce i nawet ty specjalnie pozmieniałaś swoje plany i przyleciałaś z Malty do Polski. Tak, przyleciałam z Malty do Polski na spotkanie. Byliśmy razem z koleżankami, ze wszystkimi dziewczynami serialowymi. Poszłyśmy na spotkanie. Próbowałyśmy przekonać wszystkich w telewizji, może nie wszystkich w telewizji, ale żeby dali nam szansę, żebyśmy mogli ten serial dalej kontynuować, żebyśmy mogły grać, ale jakby, no, tak jak powiedziałam wcześniej, cały czas czekamy na to, że będziemy mieć wszyscy zielone światło.